kilka tygodni temu wracałem z Warszawy do Stalowej Woli Peugeotem 208. Prezentowałem wówczas wynik na średnie spalanie tego samochodu na dystansie mniej więcej 220 km. Tym razem tą samą trasę miałem przyjemność, obowiązek odbyć w samochodzie Peugeot 307, auto z silnikiem 1.6 90 koni mechanicznych, czyli no nie oszukujmy się, tak naprawdę najlepszy diesel, moim zdaniem najlepszy diesel świata. No nie, no, dwulitrowa jednostka chyba byłaby bardziej... Okej, uznajmy, że dwulitrowa jednostka diesla 2.0 HDI jest najlepszym dieslem świata. Później 1.6 90 koni. Egzekwo? Nie, mało tych koni. Drugim silnikiem najlepszym świata jest silnik 1.6 90 koni. Ale do rzeczy. 208, silnik benzynowy 1.2, średnie spalanie na trasie 4,2 litra na 100 km. Trasa pokonana moim stylem jazdy, czyli zwyczajnie tam, gdzie było trzeba wolno, tam, gdzie było można szybciej, bez urywania głowy, spokojna jazda, tak jak jeździmy codziennie. Tamto auto nowe, to auto powiedzmy dotarte, 216 tysięcy kilometrów, no samochód swoje już przejechał, drugie tyle pewnie przed nim, ale jaki wynik spalania, troszkę będzie trzęsło, tu mi się wyładował jeszcze samochód, no dobra, jedźmy za nim. Przejechałem 222 km. Średnie spalanie na tym dystansie 3,6 ropy. Średnia prędkość, podobnie jak w 208, tam było 60, tutaj 61. Udało się odrobinkę szybciej, łatwiej przejechać Radom. No dzisiaj do najbliższego tankowania 380 km. Słucham trójki najlepszego radia. Tylko i wyłącznie tego słusznego. Chwilowe spalanie. Ale wróćmy do tego średniego. 3,6 litra ropy na 100 km. Wynik? No, gdybym wcześniej nie jechał tą 208, pewnie bym się jarał. Tam silnik benzynowy, 82 konie mechaniczne. Tutaj diesel, 1.6, 90 koni mechanicznych. Ropa, paliwo, no i to paliwo. Ropa, benzyna, mniej więcej jedna cena, jeden koszt. 5,8, ale załóżmy 6 zł. Czyli różnica tak naprawdę 5,1 litra na 100 km. 0,5 litra, czyli w okolicach 3 zł na 100 km. Zakup diesla. No, troszkę droższy jak benzyna. Jaki wynik? Jaka konkluzja? Ja kocham diesla. Ale następny mój samochód będzie miał silnik benzynowy. Chyba nie warto przypłacać. Jeszcze raz. 3,6 litra na 100 km. Przejechane ponad 220 km.